festiwalowe Radio Opole na 96,5 FM. Audycja Scena i Sława i kolejny gość. Dzisiaj lecimy po prostu jak burza i mam nadzieję, że tej faktycznie burzy atmosferycznej nie będzie, chociaż przed chwilką łzy z nieba padały. Kasia Cerekwicka z nami. Witaj, Kasiu. Witam bardzo serdecznie. Witam. Ja od razu mam pytanie takie prywatne do ciebie. Tak. Nie będę cię prosił o numer telefonu, aczkolwiek dobrze. Chciałbym zapytać, czy ty miewasz w ogóle gorsze dni, jeśli chodzi o pracę sceniczną? Każdy twój występ, jaki widzę, zarówno na festiwalu opolskim, jak i na przeróżnych innych koncertach, to jest doskonała forma i Kasia Cerekwicka praktycznie wiąże się z tym, że jest idealna wokalnie, scenicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że masz taki odbiór. Myślę. Mam nadzieję, że reszta słuchaczy również. Czy mam gorsze dni? Tak, jestem człowiekiem, nie jestem robotem, ale jednak zawsze staram się na ten czas występu skumulować swoje wszystkie siły, zebrać się. I przychodzi taki moment rzeczywiście adrenaliny, który bardzo pomaga. Ta cała chemia w naszym organizmie tak wspaniale potrafi zarządzić, że rzeczywiście wszystko jest, nawet czasami naprawdę, jakbyście zobaczyli mnie Państwo przed występem, oczywiście to się pojawia w momencie, kiedy tych występów już jest za dużo i pojawia się zmęczenie i sama czasami mówię sobie, nie dam rady, dzisiaj to już jest koniec. Ale przyznasz, że ta adrenalina, która mobilizuje, taka mobilizująca, trema, no można powiedzieć, tak. Dobrze, używamy słowa trema na potrzeby tego wywiadu, chociaż dzisiaj zakładaliśmy z Anitą, że nie będziemy używali tego słowa. Dlaczego? Dlatego, że już zostało wykorzystane w przeróżnych wywiadach. Tak. Nie, w nas generalnie zachodzą takie procesy i to jest bardzo trudna praca. Mhm. Ja też sobie nie zdawałam sprawy. Myślałam, że tylko ja mam problem z tym, że rzeczywiście czuję napięcie przed występem, ale jak już się wychodzi na scenę, szczególnie w Opolu, to następuje takie rozładowanie. Tu jest cudowny klimat, wspaniała publiczność. Dzisiaj myślę, że tej tremy w ogóle nie będę odczuwać, ponieważ Grzesiu Urban zrobił taki aranż do piosenki na kolana. Niesamowite aranże w ogóle, tak. To tak po prostu, jak to mówimy w naszym języku muzycznym, żre. Tak, tak, to prawda. Poza tym piosenka na kolana, naprawdę mogłabym ją śpiewać w środku nocy. Wiadomo, zawsze w środku nocy zbudzona, o tak, tak miało brzmieć to zdanie. Więc dzisiaj na pewno tej tremy nie będzie, ale pamiętam 2 lata temu podczas premier, wiadomo, dochodzi ten czynnik konkursowy, to rzeczywiście no, był spory stres, tym bardziej, że wracałam jeszcze z koncertu chwilę wcześniej, ale tak jak mówię, ja też się przyglądam moim kolegom z branży, innym artystom i my bardzo podobnie wszyscy reagujemy na ten stres przed występem. Po czym, jak już się wyjdzie na scenę, to naprawdę schodzi wszystko, całe ciśnienie, całe emocje, już wiemy, że wszystko działa, że mikrofon jest sprawny, że sukienka się nie odpięła, że szpilka nie złamała i jest już wtedy moc. To jest niesamowite, jak opowiadacie o tej tremie, że każdy z artystów wyczuwa takie napięcie, tak. Ale przyglądając się wam na próbach, to jak zbijacie sobie piątki po zejściu na scenę, to jak obserwujecie, to jest to naprawdę rodzinna atmosfera. Tak, ja myślę, że w naszej tutaj branży muzycznej nie ma pomiędzy artystami jakichś niesnasek. Poza tym uważam, że też ciężko by było, nie wiem, do którejkolwiek artystki czy artysty mieć jakiekolwiek, nie wiem, z kimś problem. Może to wynikać z jakichś osobistych urazów, ale raczej zawsze ta atmosfera jest w porządku. Każdy z nas jest inny, każdy z nas robi swoją muzykę, więc myślę, że jeżeli chodzi, nie wiem, o jakąś zazdrość czy coś, to takiego się nie pojawia. Raczej wsparcie. Każdy z nas wie, że jest to ciężka robota. Również przyjemna, ale jednak ten stres nam towarzyszy i nieważne, czy jest się na scenie 5 lat czy 40. Chociaż powiem szczerze, że po ostatnim recitalu Majki Jeżowskiej i 40-leciu stwierdzam, że no Majka jest moją idolką absolutną. Przygotowując się do dzisiejszego wywiadu, tak chciałam chronologicznie troszkę przejrzeć twoją karierę i zauważyłam pewne podobieństwo do tego, co się wczoraj wydarzyło i wszystkie kamery zwróciły uwagę na Anię Karwan, dlatego że ona też przez wiele lat wspomagała innych artystów. Ty też przecież masz to na swoim koncie. I trochę z takim sentymentem na nią zerkałaś? Super. Patrzyłam, zresztą powiem szczerze, parę dni wcześniej napisałam
jej w prywatnej wiadomości, że dla mnie to ona jest wygraną, że absolutnie byłam przekonana, że dostanie którąś z nagród. Życzyłam jej tego z całego serca. Wiem, jaka to jest trudna droga, też przez nią przechodziłam. Cieszę się, że jest konsekwentna, że jest szczęśliwa. Należy jej się to, mam nadzieję, że dzięki tej nagrodzie też i uznaniu rozwinie skrzydła i poleci, poszybuje jeszcze wyżej. Także patrzyłam na nią, jej wzruszenie i przypominałam sobie siebie sprzed 2 lat. I naprawdę ja wiem, jak to jest i cieszę się z całego serca razem z nią. Właśnie to doświadczenie jest ciekawe, że wy przez wiele lat byłyście z tyłu i pewnie miałyście wtedy takie przeczucie, że niedługo to wy wyjdziecie, że przyjdzie taki moment. Nie ma się przeczucia, ale jest dążenie do pewnego celu, można powiedzieć. A nawet nie wiem, czy można to nazwać celem. To są chyba marzenia, dlatego że cel można zrealizować, a tutaj jednak w karierze takiej muzycznej potrzebne jest też szczęście. To, jakimi ludźmi się otaczamy, kto pojawi się na naszej drodze. Naprawdę, to często jest dzieło przypadku i ja znam wiele osób przez w zasadzie 22 lata, odkąd pracuję głosem. Znam wiele talentów po drodze gdzieś moich przyjaciół, którzy po prostu się poddali. Różne są... Ładnie, dobrze, że nie nam na głowę. Różne są naprawdę osobowości, też ludzie, wiadomo, każdy ma też inny cel. I żałuję paru wokali, paru głosów gdzieś tam po drodze, osób, które już stwierdziły, że nie, że to się nie uda, ale też bardzo się cieszę, tak, że Ania miała ten wyznaczony cel, tą drogę, te marzenia. I że wreszcie to się udało. Kasiu, Ania Karwan wspominała wczoraj o konsekwencji, o tym, że czekała nas sukces 18 lat. Ty pięknie też mówisz o tym, że trzeba być konsekwentnym, systematycznym, ale bardzo ważne... Ale też trzeba błądzić, wiecie? Ja myślę, że... To jest bardzo ludzkie. Tak, myślę, że moja na przykład droga, tak to są tak się buduje chyba doświadczenie, prawda? Tak, ja myślę, że ciężko jest nam, artystom, w wieku 20 lat zdecydować, kim my chcemy być i kim my jesteśmy tak naprawdę. Tak. I uważam, że naprawdę taka świadomość siebie, dojrzałość przychodzi po 30 i myślę, że to też wielu na przykład facetów, zobaczcie, mężczyzn, wokalistów, tak naprawdę zdobywają szczyt po 30. Mówię, nie wiem, chociażby o Zalewskim, jest dla mnie o Badachu. Nadzieja. Jest dla mnie nadzieja. Tak, że gdzieś każdy z nas dojrzewa i w ogóle uważam, kiedyś pamiętam bardzo, bardzo dawno temu, pobierałam lekcję wokalu takiej bardzo, bardzo znanej w Warszawie pani od głosu i ona uważała, że w ogóle błędem jest, że my zaczynamy tak wcześnie. Mówi, wy macie fiu bździu w głowie, wy w ogóle nie rozumiecie emocji, bo nic nie przeżyliście. I sama uważała, że po 25 roku życia tak naprawdę artysta jest już gotów, bo mniej więcej wiemy, czego my chcemy w życiu. I tak jak czasami się mówi o niekonsekwencji na przykład u nas, że zmieniamy i tak dalej, ja uważam, że to jest naturalny proces, że każdy z nas dojrzewa i nie można wiedzieć 20 lat wcześniej, co ja chcę, tak, bo i czasy prawda. Się zmieniają, wszystko się zmienia, my się rozwijamy, to jest taki naprawdę piękny proces dojrzewania. Czy śledziłaś może koncert debiutu w tym roku? Zerknęłam, ale akurat wracałam z trasy, strasznie rwało mi zasięg, ale oglądałam online. To nie będę zadawał tak konkretnie. Ale widziałam pytań. Parę osób. Bardzo wysoki poziom w tym roku, nie wydaje ci się? Tak, bardzo wysoki, pięknie było naprawdę. Zresztą w ogóle jestem zachwycona wszystkimi koncertami, które do tej pory się tutaj odbyły w Opolu. Ale debiuty tak. Ja od pewnego czasu uważam, że w ogóle debiuty w końcu spełniają swoją rolę, dlatego że tak, przez wiele lat... Tak, świetne jest to, że nie śpiewa się coverów, no właśnie, mimo wszystko. Innymi, tak, w 2007 roku ja sam zostałem postawiony przed coverem i zazdroszczę troszkę. Ja również śpiewałam chwili w debiutach cover. Ale też czasami z tymi autorskimi piosenkami jest problem, tak? Trudno tak młodym osobom znaleźć dobrą kompozycję, ale rzeczywiście miło się bardzo oglądało koncert debiutów. Jaką w najbliższym czasie Kasię Cerekwicką będziemy mogli oglądać na scenie? Coś nowego? Tak, powoli szykuję, znaczy nie powoli, w zasadzie to w wakacje mam skończyć nagrywać moją kolejną płytę. Mam nadzieję, że trochę zaskoczę właśnie odmiennością, że będzie to jeszcze coś innego niż to, co prezentowałam do tej pory, ale o tym jeszcze cichosza
uważam, że jednak muzyki trzeba słuchać, nie ma co o niej mówić. A ja jestem bardzo ciekawa, czy ten soul jednak powróci do Kasi Cerek-Kruskiej. Ja myślę, że ten soul gdzieś tam zawsze pobrzmiewa, ale też sama słyszę, jak bardzo zmienił mi się głos w przeciągu ostatnich chociażby 3 lat, po dłuższej przerwie, że gdzieś tam też cały czas staram się rozwijać swoje zdolności wokalne i mam zamiar to wykorzystać na nowej płycie, pokazując jeszcze może trochę inne oblicze Cerek-Kruskiej. Każda odmiana Kasi Cerek-Kruskiej jest wspaniała. Dziękuję. Życzymy dziś powodzenia. My będziemy doceniać każde twoje dokonanie. Oczywiście Dziękuję. Zapraszamy do audycji Scena i Sława do nas, jak tylko będziesz miała coś nowego w najnowszej płycie. Dziękuję. Z przyjemnością, dziękuję. Festiwalowe Radio Opole na 96,5 FM.